Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić funkcję VLOOKUP, czyli wyszukaj pionowo. W dzisiejszym odcinku będziemy pracować na bazie danych e, wziętej z e, strony Microsoftu, z profilu Microsoftu na GitHubie. Jest to wersja Excelowa bazy danych AdventureWorks, z którą już pracowałem w filmiku, jak połączyć się z bazą danych Microsoft SQL Server. Link do tego filmiku gdzieś tutaj na ekranie. I dzisiejsze ćwiczenie, żebym mógł przedstawić tą funkcję, wyszukaj pionowo, czyli lista użytkowników, która znajduje się po prawej stronie. I chcielibyśmy tych użytkowników wyszukać w tej dużej tabeli po lewej stronie i przypisać wartości z kolumny e, city tu w, tu w tym miejscu e, po prawej stronie od użytkowników. Do takiego zadania idealnie nadaje się funkcja wyszukaj pionowo. W moim przypadku jest to Vlookup, gdyż mam wersję Angielską, ale to nie przeszkadza w niczym, ponieważ struktura tej funkcji jest taka sama. A zatem, żeby skorzystać z tej funkcji, zaczynamy od znaku równa się i wtedy zaczynamy pisać. Tą funkcję, w moim przypadku zaczynamy od VLOOKUP. Już Excel podpowiada. W przypadku polskiej wersji, w momencie, gdy zaczniecie wpisywać Wyszukaj, Excel podpowie Wam od razu tą funkcję. Więc jeżeli znajdziecie Wyszukaj pionowo, wystarczy zaznaczyć to, żeby się podświetliło, tak jak tutaj w moim przypadku na niebiesko, a następnie kliknąć na przykład Tab. Wtedy em, komórka automatycznie uzupełni się tą funkcją. I teraz po kolei. Funkcja ta posiada cztery parametry. Tak naprawdę trzy są obowiązkowe, czwarty jest. Nie, nie ma konieczności, żeby go wypełnić, ale jak przejdziemy do niego, to zobaczycie, że warto. Zaczynając od pierwszego parametru. Po angielsku lookup value, po polsku wartość szukana. Jest to tak naprawdę w przypadku naszego zadania. Jest to nazwa użytkownika, czyli tutaj zaczynając od pierwszej niki mamy Marka Diaza. Chcemy Marka Diaza, czyli tą wartość, więc zaznaczamy sobie tą komórkę, wyszukać w tej dużej tabeli po lewej stronie. Więc zaznaczamy Marka Diaza i naciskamy separator funkcyjny, czyli w moim przypadku tak jak tu widzimy po wartości lookup value jest to średnik. W Waszym przypadku może to być średnik, może to być przecinek, bądź jakikolwiek separator, jaki jest ustawiony w systemie. Najważniejsze, żeby teraz podać wartość takiego separatora, który jest tutaj podany w przykładzie, który wyświetla Wam Excel, czyli tak jak powiedziałem, w moim przypadku jest to średnik. Następnie tutaj funkcja podpowiada mi table array. Jest to tabela, jest to zakres, który chcemy przeszukiwać, w którym chcemy znaleźć wartość wyszukiwaną, czyli w naszym przypadku tego użytkownika i zwrócić wartość, która jest przypisana do tego użytkownika, czyli wartość z kolumny CD. Zaznaczając ten zakres, który będziemy przeszukiwać, ważne jest, żeby pierwsza kolumna tego zakresu. Była to komu kolumna, z, e, w której są te wartości, które wyszukujemy. Czyli w naszym przypadku, żeby była to kolumna z użytkownikami, z customerami, jak nazywa się ta kolumna. Czyli zaczynamy od kolumny numer 3, czyli kolumny C. E, I zaznaczamy tyle kolumn, ile potrzebujemy. W przypadku tego zadania, które przygotowałem, e, wystarczyłoby, żeby zaznaczyć tylko dwie kolumny. Ale zaznaczę wszystkie dla przykładu. Nie przejmujemy się tym, co teraz nam Excel pokazuje. Po zaznaczeniu zakresu wpisujemy po raz kolejny separator funkcyjny, w moim przypadku jest to średnik. Teraz trzeci parametr funkcji wyszukaj pionowo, czyli indeks kolumny, z której wartości mają być zwracane. Kolumny, indeks kolumny z zakresu, który zaznaczyliśmy w poprzednim parametrze. Kolumny te numerujemy zaczynając od... Pierwsza kolumna ma numer 1, druga numer 2, trzecia 3, 4, 5 dalej. Nas tak naprawdę interesuje kolumna city, która jest jako druga w tym zaznaczonym zakresie, więc wpiszemy tutaj wartość 2, separator funkcyjny, i teraz ostatni parametr, który nie jest obowiązkowy, ale warto go wpisać, ponieważ możemy tutaj określić jakiego typu ma być to wyszukiwanie tej wartości. Może być dokładne bądź przybliżone. Nas interesuje, żeby było to wyszukiwanie dokładne, czyli wartość false, jak tu jest napisane exact match, czyli dokładne. Zmeczowanie, e, można to uzupełnić za pomocą wartości numerycznych, czyli 0 dla wartości false. Zamykamy tą funkcję kończąc to nawiasem i tak naprawdę Enter. I wartość e, city e, dla marka Diaza jest to miasto Findon. W momencie, gdy, w takim przypadku, tak jak tutaj, mamy. Kilka wartości do wyszukania, czyli np. przykład kilku użytkowników. W tym momencie przeciągamy sobie za pomocą tego kwadracika w prawym dolnym rogu komórki, bądź dwukrotnie klikamy. Wtedy funkcja ta przeciągnie się automatycznie do samego końca. Po dwukrotnym kliknięciu mamy uzupełnione wartości w kolumnie City. I teraz, żeby potwierdzić,. Poprawność tej funkcji: wyszukajmy sobie Marka Diaza w kolumnie z customerami i sprawdźmy, czy miasto to Findon. Mark Diaz i miasto Findon. OK, teraz weźmy sobie jeszcze Julię Nelson dla przykładu. Wyszukajmy to w kolumnie z customerami. Julia Nelson, miasto Sydney. Więc tak właśnie wygląda funkcja VLOOKUP, czyli wyszukaj pionowo. To wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzach, a jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki czemu będziecie na bieżąco z kolejnymi filmikami z mojej strony. To wszystko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!